Kilka miesięcy temu przedstawiliśmy Wam listę polskich fenomenów ze Steama, gier, które u nas, na tle innych krajów, poradziły sobie wyjątkowo dobrze. Pamiętajmy jednak, że Steam to tylko czubek góry lodowej, a wiele gier nie jest dostępnych na platformie Valve. Dzisiaj przyjrzymy się 8 zagranicznym tytułom, które właśnie nad Wisłą zdobyły największy zasięg i do dziś cieszą się u nas większą popularnością niż w kraju swojego pochodzenia. To tak jakby na Wiedźminie lepiej poznali się Finowie i Niemcy niż sami Polacy. Zaczynamy. Jedną z bardzo popularnych gier w Polsce, która nie jest aż tak popularna może na Zachodzie, jest Krok. Jest to gra z ery, kiedy powstawały platformówki 3D i gra, która była jedną z pierwszych tego typu produkcji tak naprawdę. I prawdopodobnie to jest jeden z tych elementów, który zadecydował o jej popularności ogólnie, czyli ogólnie sprawiło to, że ta gra się przebiła, bo mimo wszystko ona sprzedała się dość dobrze. Oczywiście, jak pamiętamy, została wyprzedzona przez Super Mario 64 na konsolach Nintendo, ale to jest trochę inny temat. Krok był taką grą, która w Polsce przyjęła się bardzo dobrze z bardzo prostego względu. Była to jedna z nielicznych platformówek 3D, które w tamtym czasie były dostępne na PC-tach. I wydaje mi się, to jest ta główna przyczyna, która sprawiła, że Polacy tak bardzo pokochali krokodyle. I to też chyba przykład takiego Kangur Kakao pokazuje, że jakby ta chęć grania w takie platformówki 3D z komiksowymi, kreskówkowymi w zasadzie bohaterami była w naszym kraju bardzo duża. Wydaje mi się, że to jest też kwestia tego, że te platformówki w tamtym czasie robiły bardzo duże wrażenie na ludziach, dlatego że zastosowanie kreskówkowej grafiki sprawiało, że wydawały się one bardzo ładne, bardzo kolorowe, bardzo barwne. Te wszystkie gry 3D, które starały się być realistyczne, za to też robiły wrażenie, ale były kanciaste, nie broniły się tak dobrze. Krok długo wydawał się być grą atrakcyjną wizualnie i pewnie z tego powodu gracze przez jakiś tam czas chętnie po to sięgali. Jako ciekawostkę można przypomnieć, że firma, która robiła Kroka, firma Argonauts, współpracowała z Nintendo i swego czasu w zasadzie rodowód Kroka był taki, że pokazali firmie Nintendo prototyp gry 3D, która miała opowiadać o Yoshim. Miała być właśnie platformówką 3D. Nintendo odrzuciło ten pomysł, ale jak twierdzi twórca, szef studia Argonaut, tak naprawdę wykorzystało te koncepcje do tego, żeby stworzyć Super Mario 64, które miało większy budżet, większą ekipę, więc mogło wyprzedzić Kroka. No ale takie były te losy powstawania Kroka, więc to jest bardzo ciekawa historia o jakimś takim zapożyczeniu, być może kradzieży pomysłu. Myślę, że można się kiedyś nad tym zastanowić. City Buildery to dzisiaj gatunek już w zasadzie umarły i no, niespecjalnie popularny, tak, ale w lata 90., 2000 to szczyt popularności i jedną z najlepszych serii była w zasadniczo seria, która się serią nawet nie nazywa oficjalnie. W każdym razie był to szereg gier wydawanych czy produkowanych przez Impressions Games, takich jak Cezar, jak Faraon, jak Zeus i wreszcie jak Cesarz Państwa tak, Środka. Tak. Chociaż to już wykonane przez inną firmę, ale nie o tym mowa. Dlaczego one były tak popularne w Polsce? Dlaczego są tak popularne w Polsce? To jest ciekawe pytanie. Tutaj głównie będzie mowa o Zeusie, a Zeus w moim odczuciu jest najdoskonalszą inkarnacją City Buildera, który łączy w sobie zarówno w kapitalny sposób te wątki ekonomiczne, jak i wątki nadnaturalne, bo bogowie w Zeusie po raz pierwszy pojawili się w postaci takiej fizycznej w serii, no tak. Jak i wątki militarne, które w Zeusie też, jak w poprzednich częściach, były raczej na marginesie, ale jednak były w jakiś sposób zaznaczone. Zeus, moim zdaniem, jest najbardziej popularny, bo najlepiej balansuje poziom trudności. Można powiedzieć, że Zeus jest najłatwiejszą częścią serii, ale to nie jest do końca wada, ponieważ zarówno Cezar, jak i Faraon w późniejszych etapach były potwornie trudne. I bardzo wielu graczy odbijało się przez to od tego poziomu trudności po kilku misjach, a Zeus był pod tym względem grą o wiele bardziej przystępną i przejrzystą przede wszystkim. Myślę też, że ważnym elementem w ogóle
była dostępność tej gry w Polsce. Znaczy, po pierwsze, ona była przetłumaczona. To jest bardzo ważny czynnik, jeżeli chodzi o popularność. Jeżeli chcemy grać jakąś grę, to chcemy, żeby była w naszym języku. To jest jeden z ważniejszych czynników. Ale też pojawiła się tuż od początku lat 2000, o ile się nie mylę, w różnych gazetkach, w Kliku, w CD Action, w Komputer Świat Gry. Kolejne odsłony tej serii trafiały do gazetek, trafiały na CD-romy, a z tymi CD-romami za drobne kwoty do naszych domów i do nasze pecety. To jak wiele gier, które są bardzo popularne w Polsce, właśnie stąd wywodzi się ich jakby prawdziwa przyczyna, to, że one mogły trafić za niewielkie pieniądze pod strzechy po prostu. Tak, a poza tym ogólnie rzecz ujmując, nawet abstrahując od ceny gry, od tego, że była stosunkowo tania i przetłumaczona, to naprawdę był bardzo dobry City Builder. No, to jest zdecydowanie jeden z lepszych. Który wciągał niesamowicie. Mi osobiście bardzo pasował ze względu na setting, bo dla mnie starożytna Grecja to jest wspaniały setting, jeżeli chodzi o ten okres starożytny. I myślę, że bylibyśmy bardzo zadowoleni, gdyby takie gry powstawały dzisiaj. Oczywiście, że nigdy to nie będą już tak duże produkcje, które będą reklamowane na billboardach, to już jest przeszłość, ale gdyby powstawały, powstają. Ostatnio, czy w zasadzie rok, czy dwa lata temu wyszła taka gra Letis, która z kolei w steampunkowym settingu zaproponowała to samo, ale wykonanie było takie przecięte. Gracze narzekali na wiele błędów przede wszystkim. Więc nie mielibyśmy nic przeciwko, gdyby jeszcze takie gry się pojawiały, a jak nie, no to zawsze mamy GOGa i po prostu możemy po nie sięgnąć w dowolnym momencie. Warto, zdecydowanie. Popularność Deluxe Jam w Polsce tłumaczą dwa słowa. Adam Małysz. Popularność tej gry przypada na okres, kiedy Adam Małysz odnosił największe sukcesy na skoczniach i dlatego wszyscy w Polsce chcieli grać w skoki narciarskie. Wprawdzie mieliśmy w tym samym czasie w tym kraju swoją własną serię gier o skokach narciarskich, ale Deluxe Skyjump wygrywał z nią z jednego powodu. Był prostszy. Miał banalne sterowanie, w którym każdy mógł się odnaleźć. 2, 3, 4 osoby mogły się przy komputerze skakać nawzajem, bawić się świetnie. Drugą sprawą było bez wątpienia fakt, że samą grę można było zainstalować na dosłownie każdym sprzęcie i w każdej szkole, na każdym, nawet najgorszym komputerze szkolnym. Moje lekcje informatyki zaczynały się głównie od gry w Deluxe Ski Jumping i w zasadzie nigdy nawet nie doszliśmy do tworzenia tabelek w Wordzie. Natomiast perfekcyjnie opanowaliśmy skoki na wszystkich skokach. Gra nie była darmowa, ale rozchodziła się pocztą, nazwijmy to, pantoflową. Wszyscy ją mieli, przenosili sobie na dyskietkach czy na płytkach, mogli nawet wysyłać sobie ją mailem, jeżeli ktoś jeszcze wtedy miał dostęp do internetu. Nie było to legalne, powiedzmy sobie szczerze, ale to jest również ważny powód, dla którego ta gra w Polsce stała się tak popularna. Konkurencyjne polskie skoki narciarskie były dostępne w kiosku za 20 zł, ale to i tak o 20 zł za dużo w porównaniu z tym darmowym Deluxe Skyjump. Niestety, były to czasy, kiedy w Polsce jeszcze królowało piractwo. I Deluxe Skyjump jest również tego produktem. Spellforce to taka ciekawa gra, która jest przykładem udanej hybrydy RTS-a oraz gry RPG. Hybrydy gatunkowe na początku lat 2000, bo wtedy też Spellforce miał swoją premierę, a konkretnie w roku 2004, nie należały do za bardzo udanych, to znaczy często były one stosunkowo toporne i starały się imitować styl Warcrafta 3, który może nie tyle zapoczątkował, co był niezwykle popularny, przez co ten taki gatunek RPS-a zyskał na popularności, no i kilku twórców próbowało się pod ten sukces podpiąć i Spellforce jest chyba najbardziej udaną próbą stworzenia czegoś takiego. I o ile w Warcraftie 3 te elementy RPG-owe były takie dosyć ograniczone, były mało skomplikowane, to Spellforce szedł w zupełnie przeciwnym kierunku, czyli rozbudowywał te elementy RPG do maksimum, to znaczy do maksimum na tyle, na ile mógł sobie pozwolić w takiej formule RPS-a. Ciężko mi porównywać tę grę do Warcrafta 3, to znaczy inaczej, z jednej strony ciężko, z drugiej nie, bo mimo tego, że
Warcraft 3 wychodzi w porównaniu o wiele płynniej, o wiele zgrabniej, to jednak Spellforce również ma tutaj dosyć dużo do zaoferowania. Dlaczego Spellforce jest tak popularny? No, odcinając się od tego jakościowego aspektu, bo to całkiem dobra gra rzeczywiście, to dochodzi również aspekt cenowy, bo Spellforce był niezwykle tani, również był sprzedawany w gazetce, on kosztował, nie wiem, 20-30 zł, tak więc był bardzo łatwy do dostania, stać na tę grę stać było praktycznie każdego, tak więc pamiętam, że akurat wtedy, kiedy się pojawił, no to wszyscy moi znajomi razem ze mną lecieli do kiosku, żeby kupić sobie gazetkę ze Spellforce'em w jakimś tam takim właśnie kioskowym wydaniu. Ciężko tak jednoznacznie odpowiedzieć na to, dlaczego seria Twierdza jest tak popularna akurat w Polsce. Na pewno jakimś tam czynnikiem, myślę, że ważnym jest to, że to jest po prostu, to były dobre gry. To były świetne RTS-y, bardzo klimatyczne, dobrze zrealizowane, ale czy świetne klimatyczne RTS-y nie były popularne na całym świecie, nie tylko w Polsce? No właśnie. Bardzo ważnym czynnikiem w ogóle w popularności gier w Polsce jest to, czy zostały one przetłumaczone na język polski. Tak się składa, że Twierdza miała bardzo fajną polonizację, aktorzy tam dobrą robotę zrobili. Do dzisiaj pamiętamy zaczepki, jakimi raczyli nas wieprz czy szczur, więc to był na pewno ważny czynnik, że gra została nieźle przetłumaczona na język polski. Myślę, że dużą rolę odegrało też średniowiecze, temat widocznie w Polsce bardziej popularne niż gdzieś indziej. Gra uzyskała w Polsce status kultowej i choć kolejne wznowienia i rozmaite edycje sprzedawały się dobrze, to nigdy nie powtórzyły tego głównego sukcesu jedynki, która dzisiaj nawet na Steamie sprzedała już się w ponad milionie egzemplarzy. A mówimy tu o już reedycji tej gry w postaci HD. O tym, jak brakuje nam tego typu gier, może świadczyć sukces gry Kingdoms and Castles, która sprzedaje się obecnie dość dobrze i reprezentuje w zasadzie podobny model rozgrywki, jaki uświadczyliśmy w 2001 roku. Choć wiele gier na dzisiejszej liście podziela taki mianownik wspólny, jakim są jakieś tam elementy strategiczne, to nie doszukiwałbym się tutaj powodu popularności w Polsce. Jednak jak patrzymy na to z większej perspektywy, to zauważymy, że często są to gry, które przede wszystkim dostały polską wersję językową z dubbingiem i miały niskie wymagania. No i patrząc na nasze trzecie miejsce, czyli Gothica, biorąc pod uwagę te czynniki, które bez wątpienia przyczyniły się do popularności serii od Piranii, to złośliwy mógłby powiedzieć, że chyba tylko dlatego Gothic się u nas przyjął. No i z tym się kłócił, bo tu przede wszystkim robi kwestia klimatu. Moim zdaniem troszkę takiej dekonstrukcji fantasy, wyjściu naprzeciw takim oklepanym motywom i cukierkowemu high fantasy, gdzie wszystko jest dobre, rycerze są moralnie czyści jak łza, a księżniczki czekają w wieżach. Bo w pierwszym Gothicu nie było żadnej księżniczki. Chyba że mówimy, okej, nie, była ta jedna babka, co sprzątała podłogi w... Kurczę, w sumie ta gra była strasznie szowinistyczna. Ilekroć rozmawiam ze znajomymi z zagranicy, którzy w pewnym stopniu tam siedzą w klimatach RPG-owych i w ogóle w klimatach growych i wspominamy klasyki, to o dziwo rzadko w tych rozmowach pojawia się Gothic. I wiadomo, ta gra była po części bardziej popularna w Polsce dlatego, że był ten dubbing, ale nie jest on moim zdaniem powodem, dlaczego ta gra cieszy się u nas kultowym statusem. Wiadomo, przyczyniło się to do spopularyzowania tytułu, było to takim jakby czymś, co ułatwiało wejście w ten świat, ale wątpię, żeby ktokolwiek grał w Gothica tam kolejne 10, 15, 20 godzin do końca przygody tylko dlatego, że Bezimienny i Ferajna mówili w naszym języku. W dużym skrócie pierwsze dwa Gothiki to dwie rzeczy jak dla mnie, czyli klimat i ta toporność. To są te rzeczy, które pamiętam najbardziej. I o ile jedna z tych rzeczy jest dobra, a druga już niekoniecznie, to wydaje mi się, że to były te dwa czynniki, które sprawiły, że w Polsce jest to tytuł kultowy, a na Zachodzie niekoniecznie. Po prostu wydaje mi się, że dla wielu graczy ta toporność była straszająca, a ci z nas w Polsce, którzy byli w stanie przeboleć, przecierpieć czasami, szczególnie w jedynce, to jak działał ekwipunek, jak działało sterowanie, to jeśli się wycierpieliśmy, to czekała nas naprawdę fajna przygoda. I jeżeli ludzie nie grali w to na Zachodzie, to cóż, ich strata. Fenomen trzecich herosów w Polsce mogę oceniać z dwóch perspektyw. Jedna z perspektyw to
perspektywa mieszkańca dużego krakowskiego osiedla, który widział, jak szerokim zainteresowaniem cieszyła się premiera Heroes of Might and Magic 3. Był to moment, w którym, z tego co pamiętam, wielu ludzi na osiedlu doczekało się swoich pierwszych komputerów, był to koniec lat 90. i Heroesy 3 były jedną z pierwszych dostępnych polskojęzycznych, w pełni spolszczonych gier dostępnych na PC-ty. Do tego ona była bardzo ładna, pozbawiona skrajnej, krwawej przemocy, była ona raczej symboliczna, więc rodzice pozwalali w Heroesy 3 grać nawet swoim najmłodszym dzieciom. Pamiętajmy też o bardzo specyficznym klimacie, który z jednej strony nawiązywał do bajek i fantazy, ale obok tego towarzyszyła mu kapitalna muzyka. Cały pakiet zbierał się w grę, w której można było spędzić setki godzin, zarówno w kampaniach singleplayerowych, scenariuszach, ale także grając w trybie tak zwanego gorącego krzesła. Pamiętam, że na osiedlu potrafiliśmy w 3-4 osoby umawiać się na scenariusz i choć rzadko kiedy udawało nam się dotrzeć do końca scenariusza, bo każda tura z czasem stawała się coraz dłuższa i potrzeba byłoby na to prawdopodobnie przynajmniej kilkunastu godzin, a mieliśmy na to maksymalnie jedno popołudnie. Tak, Heroesy 3 były świetnym pretekstem, aby się spotkać, pogadać. Nie mogę oczywiście z tej perspektywy najniższej oceniać, że tak wyglądało to w każdym polskim mieście i w każdej polskiej wsi, ale Heroesy 3 rozchodziły się u nas zasięgiem wirusowym. Była to gra, którą po prostu było warto znać i kiedy zmieniałem szkołę podstawową na liceum, okazywało się, że masa ludzi w liceum bardzo dobrze kojarzyła serię Heroes of Might and Magic. Oczywiście jest to też ten element łatwości zdobycia Heroesów 3. Bardzo szybko, z tego co pamiętam, gra trafiła do magazynów, jak chociażby CD Action dawał pełną wersję. Później z dodatkami gra była wznawiana ileś razy, tak samo była dostępna w niezliczonej ilości edycji, a więc można było na nią wpaść przy wielu okazjach. No a jeśli patrząc z takiej wyższej perspektywy, to mam wrażenie, że Heroesy trafiły w ten moment, w którym Polacy właśnie potrzebowali polskiej wersji językowej, potrzebowali gier ładnych, które pokażą siłę pecetów, ale także była to gra, która z jednej strony miała elementy RPG-a, miała elementy gry przygodowej, gdyż zwiedzanie każdej mapy miało w sobie coś ze zwiedzania, z grania w małą grę RPG, a obok tego były elementy ekonomii. I przez to Heroesy 3 były też jednym z takich ważnych filarów grania pecetowego, pokazywały, tak to się robi na pececie. Na tle ówczesnej generacji konsol ta gra po prostu wyglądała na coś nie z tej ziemi. Nie wiem, czy to są wszystkie czynniki, które składają się na sukces Heroesów 3 w Polsce, ale na pewno większość z Was w nie grała, więc też możecie się w tym temacie wypowiedzieć. Na szczycie tej listy nie mogła znaleźć się inna gra. Tibia to oczywiście jedna z najważniejszych gier dla polskiej społeczności graczy. Gier, która swego czasu zrobiła prawdziwą furorę i do dzisiaj ma silną grupę fanów, którzy nieustannie podnoszą skilla i nie wiem, co się teraz w Tibii robi tak naprawdę, bo kiedy ja grałem w Tibię, to było bardzo dawno temu tak naprawdę. Tibia to jest jeden z tych tytułów, który był tytułem wejścia w świat MMO dla bardzo wielu ludzi. Wynikało to z wielu czynników, z chociażby tego, że była to gra dostępna na PC-tach oczywiście, że była to gra dostępna za darmo, był tam słynne konto pack, płatne konto, które trzeba było wykupić, żeby pewne funkcje odblokować, ale tak poza tym gra była dostępna za darmo. No i Tibia miała i do dzisiaj ma jedną z bardzo istotnych cech. Nie wymaga żadnego potężnego komputera, ma bardzo niskie wymagania sprzętowe. Jest to po prostu tytuł, który można odpalić praktycznie na wszystkim, nawet na komórkach, tam są jakieś wersje na komórkach. Chyba już dzisiaj. I te czynniki sprawiły, że Tibia spotkała się z bardzo dużym, ciepłym przyjęciem polskich fanów i to sprawia, że Tibia do dzisiaj jest tak popularna. Oczywiście o samej Tibii można by mówić, czy to jest fajna gra, czy nie fajna. Wydaje mi się, że mimo wszystko ta gra spełnia pewne aspekty gier MMO, które mimo tej swojej złej sławy sprawiają, że nie dziwię się komuś, że chciał grać w taką, a nie inną grę. Miałem taki czas w jakby fascynacji tematem MMO, że przejrzałem bardzo dużo przeróżnych gier MMO i znalazłem mnóstwo gier MMO, które były znacznie słabsze niż Tibia i które miały też jakąś społeczność, więc wydaje mi się, że Tibia król na zawsze. Aż wyjdzie Tibia 2.